Jak wiele spraw jest do omówienia, jak wiele się splata polityka z religią. W rozmowie z jednym ze znajomych ostatnio zaczepiłem o wątek takiej indywidualnej uczciwości i zasad. W innej wymianie zdań ktoś mi zarzucił, że zasady zasadami, ale ktoś w imię zasad dopuścić się do wielkiego zła w imię uczciwości trzeba złamać te zasady, żeby nie dopuścić jakiegoś tam wielkiego zła. Tak? I niestety takie myślenie analizując od dziecka. Takie myślenie, które dominuje w polskiej polityce, ono nie dominuje dlatego, że politycy są jacyś gorsi. Nie. Politycy właśnie dlatego są źli, że są tacy jak przeciętni ludzie. Bo przeciętni ludzie. W 90% ściągali w szkole na klasówkach, byli przez to pochwalani, że to jest zaradność. W pracy kombinują. Tam znają, że tu trzeba. Ja mówię, no nie można tak zrobić. A, no a później gdzieś tam po, na imprezie wypił im no Ja muszę, muszę pokazać, że jestem pewny siebie, że wiem ile mam tam maszyn na stanie, chociaż nie mam pojęcia, bo nikt tego nie wie. Bo gdybym pokazał, że nie wiem, to by mnie wyśmiali i by mnie zaraz zwolnili. Gdybym pokazał po prostu swoją niepewność. Ta niepewność byłaby jednak uczciwa, bo nikt tego nie wie. No ale i w pracy, i w szkole, wszędzie są ludzie, którzy nie wiedzą, ale z pewnością siebie oznajmiają, jakby wiedzieli. Podają jakieś konkretne cyfry, daty, liczby, nazwy. Znikąd wzięte. Nieudowodnione w żaden sposób. I, i to, to jest, w tym sensie, to jest nieuczciwe. A jeżeli ja, będąc uczciwym, próbuję pokazać tak, jak jest, że nie wiem... To to jest podstawa do tego, żeby mi nie ufać. I co, to samo w każdej pracy. Na uczelni, tak, gdzie ludzie kombinują, ściągają, jakieś robią. Jak może napisać pracę? Ja tego nie rozumiałem. Me Mechanizmy kopiuj i nawet na poziomie doktoratów. Przecież to nawet niewygodne jest. Tak samo pisanie wypracowań w szkołach, ludzie dostawali piątki, super, nauczyciele się przyzwyczajali, że można narzucać coraz większe obowiązki, podnosili poprzeczkę, jeśli chodzi o wymogi czasowe, bo uczniowie szybciej to robili, bo kopił i wklejali. A jak ktoś rzeczywiście chciał napisać rzetelnie, no to nie zdążył, to nauczyciele, jak inni zdążyli, no inni zdążyli, bo nie pisali, tylko skopiowali. I ten mechanizm już od bardzo niskiego poziomu jest podstawą zbudowania naszego społeczeństwa. Polityk powinien się wyróżniać uczciwością, zasadami, takim rdzeniem, kręgosłupem etycznym czy nawet moralnym, bo polityka jest bardziej wrażliwa. Te nieuczciwości, które ludzie powszechnie, w większości, których dopuszczają się w swoim prywatnym życiu, w polityce mają yy, straszne konsekwencje, bo ludzie zazwyczaj dbają o swoją prywatność i tak samo, polityk, kiedy ty, tymi samymi zasadami się kieruje, to nie dba o dobro. Publiczne, tylko o dobro własnej formacji, tak, samego siebie, tego co jego grupki politycznej, bo skoro uważa, że jego grupka ma rację, to interes tej grupki, jej władza jest środkiem do tego, żeby zapewnić taka pokrętna logika, bo to nie wynika: nie ma związku koniecznego. Bo dbając o interes własnej grupy za wszelką cenę, można zapomnieć o początkowych ideach i celach dobra wspólnego, które temu przyświecały. Bo człowiek ma taką naturę, że gubi to. I tak się dzieje. Teraz widzimy, że przecież wygląda to na to, jakby ktoś w obozie rządzącym przeforsował taką koncepcję, że o, żeby my, żebyśmy my utrzymali władzę, to najlepiej, żeby część tej władzy oddać temu. Medialnemu wielkiemu przeciwnikowi, żeby móc zwalać na niego winę za nasze niepowodzenia, bo tutaj była trudna sytuacja, kryzys, tak i ludzie tego nie zrozumieją, dlatego trzeba pokazać, że to przez nich, że to Trzaskowski blokował. No i widzę, że konsekwentnie tutaj yy, niby się dudę promuje, ale tak naprawdę te, to jego promowanie jest tak żałosne, że wielu ludzi zraziło do dudy, tak jakby oni sami chcieli oddać władzę. Temu, tutaj niby mówią, że straszny lewak, LGBT, to, a temu tak łatwo już w samym mechanizmie zorganizowania wyborów. Inni mówili, od razu przesunąć. Bo wtedy nie trzeba będzie organizować, tak jakby rozpisywać drugich wyborów. I wtedy, jeśli wybory będą przesunięte, to będzie, nie będzie mógł startować lepszy kandydat. Czyli tak, jak się później okazało Trzaskowski. Będzie musiała startować pani Małgorzata Kidawa-Bońska, która okazała się. Swoją drogą opuszczona przez swój obóz polityczny, być może w wyniku jakichś tam badań, które zrobili, bo mieli nie, nieznany teren, zaryzykowali, zrobili eksperyment. Okazało się, że nie ma poparcia, no to trzeba podmienić. No ale jak podmienić? No trzeba nowe wybory zorganizować. A kto to umożliwił? No, pis to umożliwił, bo od razu nie przeniósł poprzednich wyborów na nowy termin, co mógł zrobić. A mógł zrobić nie ze względu na wybory. Tylko ze względu na to, że sam zaczął wprowadzać obostrzenia związane z rzekomą pandemią, tak? sparaliżował społeczeństwo i to, ten paraliż społeczny jest jak najbardziej podstawą do tego, by przesunąć wybory. I to był w zasadzie obowiązek władzy. Nie, nie przesunąć wybory. Prowadzić stan nadzwyczajny, w wyniku którego przesuwa się wybory i to był obowiązek tej władzy. Nie zrobienie tego, a wprowadzanie obostrzeń, restrykcji, doprowadzające do zamykania przedsiębiorstw, zrujnowania ludzi, kreowanie epidemii, powtarzanie plotek, jakiś kurczę nie ma pandemii. Sytuacją nadzwyczajną nie był stan biologiczny, tylko stan społecznej paniki, którą oni sami wywołali, czyli zachowali się jak strażak który podpala las, żeby później bohatersko, bohatersko tutaj go gasić, bo wie, gdzie zgasi gdzie pierwszy. Za to jest Trybunał Stanu. Co oni to zrobili? Taka władza out. A później i kto? I to oni, obrońcy prawicowości, co przez kilkanaście lat do 2005 roku nic nie zrobili w sprawie aborcji, zwodzą ludzi, gadają, gadają, pięknie się ogłaszają, a dalej można mordować dzieci nienarodzone gdyby tak naprawdę im zależało na przyblokowaniu, czy to Trzaskowskiego, czy Hołowni, gdyby PiSowi zależało, to nie atakowaliby tak zejadle Bosaka i Konfederacji, bo tylko on mógł ich przyblokować. Bo ci przedstawiciele PO, Lewicy i tego nurtu takiego, Kidawy, Trzaskowskiego, czy nawet Szymona Hołowni, także w ten sposób PiS, atakując swojej telewizji Platformę i Trzaskowskiego, wspiera go, bo ci, co nie lubią TVP i PiSu, jak widzą, że TVP ich Atakuje. Tak? Widzą, że TVP atakuje Trzaskowskiego. To myślę, aha, no to znaczy, że trzeba na Trzaskowskiego głosować. Bo nasi wrogowie ich krytykują. Krytyka hmm, lekka, pokazywanie rzadkie tej konfederacji czy bosaka. Przez trzy miesiące ponad nie, W ogóle nie zapraszali go do telewizji, tak? A jak pokazali, to właśnie tak. No, troszeczkę, żeby było, że było. To tak, w marcu było chyba 20 godzin Dudy i 5-6 minut bosaka. No, i ta taktyka promowania Czaskowskiego przez atak w TVP i dopuszczenia go poprzez rozpisanie drugich wyborów, to jest przykład tej nieuczciwości, która jest powszechna na poziomie prywatnym, ale która na poziomie politycznym jest dużo bardziej tragiczna w skutkach. Stąd polityk to powinien być człowiek, który cechuje się ponadprzeciętną uczciwością i zasadami. Niestety takich ludzi nie chcą wybrać. Bo zauważyłem w życiu już tak jest, że jeżeli jesteś uczciwy, to dopiero wtedy cię zaczynają podejrzewać, bo jesteś dla nich może wyrzutem sumienia, tak? Bo jesteś zagrożeniem, bo możesz ich takie codzienne małe oszustewka ujawnić w wyniku wewnętrznego, wewnętrznej niezgody na te zachowania we współpracy. I takiego też ludzie nie chcą wybierać na polityka. No cóż, to pokazuje też wadę demokracji. Większość jest nie tylko głupia, ale większość jest niemoralna i nieuczciwa. Potworny polityk nie musi być wcale jakimś diabłem, jakimś strasznie złym człowiekiem w życiu prywatnym, tak? Wystarczy, że będzie taki jak większość i wtedy będzie politykiem potwornym. Natomiast dobry polityk, to znaczy dobry, jeśli chodzi o cele polityki, jakim jest dobro wspólne, bo o tym znaczeniu polityki mówię: dobry polityk w takim rozumieniu musi być ponadprzeciętnie uczciwy, musi mieć ponadprzeciętne rozumienie logiki połączonej z pewnymi zasadami moralnymi i etycznymi i konsekwencją. W demokracji niestety wybiera się tego przeciętnego, co skutkuje władzą potworności. Kwestia uczciwości przenika wszystkie obszary życia, dyskusje z ludźmi i tak, kiedy na przykład relacje między wiarą a życiem, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o zobrazowanie tego, jakie to jest to społeczeństwo, które się zowie katolickim, chodzi do kościoła, tak? I jakie to było, kiedy ja byłem dzieckiem? Moi rówieśnicy, którzy tam tutaj niby posyłani przez rodziców do kościoła... Ale tak się zastanawiam jako dziecko, no a co to z tego będzie jak my to wyrośniemy? Przecież to już żadnej perspektywy nie ma, żeby to się nadawało do zakładania rodzin, no my jako jako pokolenie. Przecież to była przynajmniej tam u mnie moda na szydzenie z wszystkiego tego, co potrzebne i konieczne do życia, z zaradności, z roboty przy domu, we... a z promowania cwaniackości, oszustwa, kombina... kombinactwa. Tyle tylko, że ten, kto cwaniaczy, musi bazować na pracy kogoś, kto nie cwaniaczy, kto uczciwie coś robi, a takich po prostu no, prawie, że nie było. Tam, gdzie ja się wychowywałem, się, no, ale kto będzie na te cwaniactwo robił? Kogo oni będą wykorzystywali? Jak ci, których nawet będą chcieli wykorzystywać, nie będą umieli robić. Robić? Nie, nie że w sensie pracować, bo to nie o to chodzi, że tam wysiłek. Wysiłek to jedna sprawa, ale umiejętność przekuwania wysiłków realne efekty, sukcesywne, uporządkowane, pewien warsztat. Że nikt tego warsztatu nie chciał uczyć, wszyscy wysyłali do teoretyków. Pokolenie naszych rodziców mówi wtedy, że to trzeba do teoretyków, teoretyków, do szkoły, ucz się, ucz się, ucz się, ucz się, sieć w książkach. Takie gadanie. I co z tych książek? No, jak nie ma przekucia książki na rzeczywistość, robione badania, dzieci potrafią rozpoznawać pryzmat narysowany na plicy, a nie widzą w rzeczywistości, jak się im pokaże prawdziwy pryzmat, to nie wiedzą, co to jest. To tak z mlekiem, które ponoć jest nie od krowy, tylko z supermarketu. A nawet jeśli wiedzą, że od krowy, to tej krowy nie widzieli. To jest taki, no wiadomo, taki tylko obraz jaskrawy, ale przedstawia tragiczność całego zjawiska. No i stąd teraz tutaj wszyscy chcą pracować w biurach, siedzieć za biurkami. To, ten elegancko, a kto będzie te biurka robił? Dobrze, że jeszcze jest pokolenie opóźnione o te 25 lat, w stosunku do miejsca, gdzie ja się wychowałem, czyli pod Krakowem, na wsi. Tylko, że ci, co wtedy byli opóźnieni, teraz nagle chcą przeskakiwać i wyrzec się tego, co oni mają, tych umiejętności, które mają, tak jak pokolenie moich rodziców. Bo wydawało im się, że to jest oczywiste, każdy to ma. Nie. Oni to mają jako oczywiste, bo to przy robocie się nauczyli, przy rodzicach, przy tym, co musieli robić przy domu. A później to zarzucają, jakby nie chcą przekazywać tego następnemu pokoleniu, i to prowadzi do tragedii. Ale to jedna sprawa, bo tutaj, że praktyczność, praktyczność też jest elementem jakichś zasad, jeżeli jest wartościowana pozytywnie lub negatywnie. I właśnie o tym wartościowaniu praktyczności, jako elemencie systemu moralnego, etycznego, światopoglądowego, mówię: wartościowanie praktyczności, czyli chęć przekazania tego następnemu pokoleniu. Tego coraz bardziej brakuje. Ja już tego doświadczyłem jako dziecko co ludzie nawet nie byli tego świadomi. Tu uczciwość, że nie można zwracać uwagi na materialne dobra za bardzo, to takie trochę błędne koło, bo to jest zaburzenie proporcji. To nie jest tak, że yy, nie stawianie na pierwszym miejscu dóbr materialnych tylko na przykład zasad, tam Królestwa Bożego, to nie znaczy, że trzeba się całkiem wyrzec, no bo kto, kto będzie dobroczynny, z czego będziemy pomagać biednym? No z czego? Jak ani nie będziemy umieć wyprodukować dobra, no i teraz stoimy przed takim dylematem to pokolenie. Stąd szukamy tam rozpaczliwie siły w uchodźcach rozmaitych, którzy jeśli je porównamy jeszcze z tymi obszarami Polski, gdzie opóźnionymi pod tym względem tej mody na a-praktyczność. To oni tam jeszcze są, ludzie w moim wieku, oni są zaradni, to, tylko że już się tego powoli wyrzekają, nie przekazują kolejnym pokoleniom. I oni, zestawieni z, powiedzmy, z Ukraińcami, jako Polacy, mają umiejętność kreatywnego działania, rozwiązywania różnych problemów. Natomiast imigranci, którzy przyjeżdżają tu pracować, oni, no nie wiem, czy może u siebie im to jakoś lepiej wychodzi, ale tutaj jak sam robiłem na produkcji, to widziałem, że oni robią jednokierunkowo. Ten jeden przycisk, ten jedną operację, do, dołożyć rękę do szlif, do tarczy, tam szlifierskiej, jakiejś polerskiej, czy tam nałożyć pastę, przyłożyć, odłożyć, przyłożyć, założyć tarczę, wymienić tarczę i to taki, te kilka ruchów na zmianę. A jak już poja się problem, zepsuje się sprzęt, no to Pols, za, ci co zatrudniali Polaków byli przeze Polak to se naprawi. Teoretycznie nie wolno, bo w papierach pisze, że to musi elektryk zrobić ten, no ale jakby chci chciano czekać na elektryka, to by cała produkcja stała, bo on na przykład ma, jest od, 8, od tam od 8 do 14, a na drugiej czy trzeciej zmianie go nie ma. I co? będzie stała przez dwie zmiany? Produkcja nie. Pracownik zwykły musi iść, otworzyć skrzynkę, naprawić mechaniczne sprawy, tam naprawić, powiedzmy, yy, szczotki w silniku wymienić czy coś, nie. A tutaj imigrant mało, który nie, on ma tylko powiedzmy, że tam jakaś jego maszyna, jedna, ruch w prawo, ruch w lewo i tyle. Reszta go nie obchodzi, on tyle tylko robi. Natomiast Polak właśnie to, to jest za granicą doceniane, że jest wielo i to zatracamy tą polską cechę, tą zaradność, tą kreatywność i taką wieloaspektowość działaniową. Oczywiście ta wieloaspektowość cierpi trochę na cyzelacji w szczególe, na doskonałości w jakimś jednym aspekcie, ale to jest właśnie podstawa kreatywności działalności. No i to jest zabijane bardzo. Tak zabijane w ten sposób. Nie że ktoś nam, bo sami jesteśmy przekorni, tylko że ludzi się tak prowadzi, żeby sami zaczęli myśleć, że powinni się tego wyrzec. Nie bezpośrednio, ale pośrednio, bo trzeba się uczyć, książki, wykształcenie, siedzenie za biurkiem. No ale to jest tylko góra lodowa, a góra nie, nie ma czubka góry bez dołu. Na górę trzeba jakoś wyjść. Zanim się siądzie za biurkiem i komputerem, trzeba to wszystko wyprodukować. No ale to próba przeskoczenia na czubek zabija w nas i logikę, bo to jest samo w sobie nielogiczne, czyli trzeba wypchnąć, wyprzeć z, jakby ze świadomości te związki logiczne, i uczciwość, bo a logiczność jest za nieuczciwa. No i się ludzie uczą ściągać w szkole. No i po co będą, będą ściągać? Kto tam stoi za drzwiami? No z ja to mówiłem, bo coś przerwało. O uczciwości, i tam jak to tam się zatraca zdolność wypracowywania dóbr, bo ona się kończy. To samo wyrzeczenie się tej zdolności wymienia oszustwa, że to jest dobre, że to wykształcenie pomaga i że tych rzeczy nie trzeba się uczyć, bo to przyjdzie człowiek tak takie założenie tego pokolenia, a to samo przyjdzie, każdy to umie, to jest założenie tych, którzy to nabyli w drodze wychowania jakiegoś przyrobocie. I nabyli te umiejętności, a nie, ale im się wydaje, że to oczywiste i że to samo przyjdzie. Nie przyjdzie. I ktoś to wykorzystuje, żeby wprzęgnąć ich w mechanizm, że trzeba wysyłać do szkół, do tych, do tamtych. No i skończy się tym, że nie będziemy mieli co jeść, bo nikt nie wyprodukuje tego jedzenia, a jak wyprodukuje, to będzie to jedzenie niezdatne do jedzenia. Będzie trucizna i tak się teraz właśnie dzieje. Wszystko szybko, szybko, uczyć, wyjeżdżać, uczyć, wyjeżdżać, wakacje to potrzeby, niepotrzebne potrzeby, które się stwarzają i są nam narzucane przez jakieś tam mass media, filmy, sklepy, które promują produkty, a przez to, że dają nam pulę gotowych wzorców, a my już tych wzorców nie tworzymy, tylko je dostajemy z góry. To jest taki kocioł ryjący mózgi, a ta nieuczciwość, która chyba zawsze była i o której teraz powiem, to nie jest coś, co się w tym zjawisku pojawiło, ale. Co zostało przez to zjawisko spotęgowane. Tak? Jest to kolejny etap. Wykorzystanie tej starej nieuczciwości, tego, że po prostu większość ludzi no, tam kombinuje, nawet jeśli nie, mieli jakieś zasady, to te zasady łamali, ale je mieli. Jakiś honor, jakieś zasady, uczciwość nie uchodziło, a teraz nie ma czegoś takiego, że nie uchodzi. Mi przychodzę i No, musiałem dolewać wody tam do tego węgla, bo tak kazali. Jakby mi ktoś kazał, to ja bym się zaraz zwolnił i dlatego ciężko czasem robotę znaleźć u kogoś, żeby zarobić, później odłożyć na własny biznes. Wymagają y, oszustwa. Handlarze, że trzeba, że tak wszyscy robią, i to każdy wie, że to jest taka konwencja. Nie zgadzam się na taką konwencję. To rzeczywiście tak jest, bo. To jak kiedyś komuś uczciwie powiedziałem jak jest, to się krzywił. A jak koleżanka obok mu tam wciskała kit po prostu tak bezczelnie, z dobrotliwą minką, to on od niej chciał kupić. Jak, jak mu powiedziałem jak jest naprawdę, to zrezygnował z kupna. To zrezygnował z kupna. Ale tamtym oszustom to, o, to fajnie, super, od razu kupuje. No to, a to wszyscy robią tak trzeba. To tak, takie są zasady. To nie jest żadne oszustwo. No nie. Jak się ciebie pytam, czy jest taka promocja, ty mówisz, że no nie ma, ale kazali mi sprzedać i mówisz, że to, no to przepraszam. No i niestety tak, w szkole uczyli, że trzeba ściągać, bo wszyscy ściągają. Na studiach przecież wykładowca szedł, widział, że wszyscy ściągają. I no jak, no fajnie jest ściągać, bo to wszyscy, to tak się konsolidujesz z grupą, bo wszyscy tak robią, a jak tak nie robisz, to w ogóle nie chcą z tobą współpracować, bo jeszcze byś gdzieś wyjawił ich machlojki, nie? Byś był niewygodny, wyrzutem sumienia. I ludzie, którzy próbują być uczciwi, właśnie konsekwentni w tym, zostają sami na lodzie. Ciężko im pracę znaleźć. Znam takich ludzi. Co owszem, radzili sobie bardzo zaradni, kreatywni, ale mieli zasady, no i już ledwo co zdrowia nie mają, mają dzieci na utrzymaniu, ale oni nie będą oszukiwać i ciągle tracą robotę, idą do następnej. I często już właśnie już nie mogą chodzić do tej roboty, bo już nie mają sił zdrowia, bo są zniszczeni. Przez to, że musieli więcej, 100 razy więcej od innych robić. Bo ci kładli te kłody właśnie w postaci złych zasad. Tak samo jest w sferze religijnej. Tu katolicy ogłaszają się, no ale nikt nie sprawdzi, co to jest ten katolicyzm, jaki jest kontekst, co jest wyznacznikiem. Szko a, tutaj jest szyld, no jesteśmy, chodzimy do kościoła, super. A nikt się nie wie, jaka to jest moralność katolicka, czego uczyli święci nie przez jednego pokolenia, bo to też jest element nauki, że święci nie są nieomylni, tylko jaki jest kontekst całych wieków, jaka jest wypadkowa tego, co było 100 lat temu, 300, 500, 800, 2000, w każdym wieku. I co robili nie, nie ludzie z ludu, bo zawsze to było uległe epoce. Tylko co było trwałą regułą, o którą walczyli święci. Nie wszyscy, ale większość z nich przez cały. I ja sobie tak w pewnym momencie na to tak właśnie popatrzyłem, że jak. bo to była decyzja. Wiara, że ja chcę być tym katolikiem. I to jest najważniejsze. Nie nauka, nie ten. Nauka się dzisiaj mówi tak, jutro mówi inaczej, wnioskuje z niepełnych danych, bo nigdy nie wiemy, czy się nie pojawi coś, co zmieni całkowicie dzisiejszy obraz. W związku z czym, Najlogiczniejsze i najracjonalniejsze jest wybranie pewnych tak, dogmatów, czy tam aksjomatów, założeń. Zresztą na tym też się nauka opiera nie? że zakłada, że zasady racjonalne, które przykładamy do rzeczywistości, są uniwersalne i że można je przyłożyć. To jest założenie, to nie jest akt weryfikowalny, bo to czym weryfikujemy samo jest przedmiotem przyłożenia tych zasad czyli Użycia tego założenia, czyli nie można weryfikować czegoś tym samym. Dobra, czyli trzeba racjonalnie przyjąć pewne założenia, dogmaty, których się nie podważa, przyjmuje jako prawdę. Nawet jeśli nam się wydaje z obecnej wiedzy, że to jest obalone, to, to ta obecna wiedza jest yy, w związku z tym bardziej z perspektywy człowieka, który zdecydował się być katolikiem, jakaś taka niepełna, bo rzeczywiście taka jest, bo nie wiemy, co przyniosą nowe dane. Tak jak to w hymnie o miłości, do, jednym z najdoskonalszych według mnie traktatów filozoficznych jest napisane. I konsekwencja i uczciwość to jest to jedno, co pozwala mi jasno wskazać, tak, to jest podstawa i czy ja będę działał wbrew temu, jeśli mi się zdarzy, to nie przestaję nagle mówić, że o, to już, jak nie mogę wytrwać w stosowaniu tych zasad, to nagle one, a, zmienię sobie te zasady, bo są za trudne. I tak ludzie dziś robią. Nie. Jeżeli mi się zdarza je złamać ja przy nich obstaję dalej, to to świadczy być może na moją niekorzyść, jako na grzesznika, ale na korzyść tych zasad. Jeżeli wierzę, to, to nie może być tak, że se zmieniam wiarę w zależności od własnych, to wyznaczam coś i w to wierzę. Łamię te zasady? Trudno. Przyznaję się do błędu, dalej staram się je stosować. Tak działa człowiek konsekwentny, ale to jest nazywane jakimś, nie wiem, zabobonem. To tylko, że to jest uczciwość. Dzisiaj ludzie tu katolicy, szyldy, yy, organizacje, a przychodzi co do czego to tu przykombinują. że tak wszyscy robią. Że a to dobra, tak trzeba, bo inaczej to tak. Słyszę net yy, naukę moralną, że jeżeli w pracy, na przykład, ktoś jest tam zmuszony do Bycia w towarzystwie tak bliskiej okazji do grzechu czy zgorszenia jakiegoś, to on, to można, to, to, to jest złe, ale to usprawiedliwia człowieka, bo on musi pracować, żeby się utrzymać. Nie! Ta praca to nie jest mus. To po prostu trzeba w imię tych wyższych zasad podziękować za współpracę. Trudno, no już jak ktoś wierzy, to powierzyć to Panu Bogu. Będzie trudno, to będzie trudno. Umrzemy, to umrzemy. Z głodu czy tam, zniszczeni, ale tu się życie nie kończy. Ktoś ma rodzinę, no trudno, ale jeżeli ktoś wymaga od nas wprost narażenia się na, na zło, czy popierania tego, to, to trzeba podziękować za współpracę. Tyle. I z tej konsekwencji wynika fakt, iż wtedy, kiedy najbardziej mnie te rzeczy z racji wieku, sytuacji, tak, planów, jakoś tam pociągały, to miałem, jak to było w okresie około bierzmowania, po bierzmowaniu, to zauważyłem, zacząłem coś tam, mi świtało w głowie, że coś z tym jest nie tak. Z muzyką, z rozrywkami, z ubiorami. Tak? I zacząłem sprawdzać w tradycji różnych świętych z różnych wieków. Co się powtarzało w ich nauce. No to zakazy tych różnych rozrywek, tam, teatrów, tańców, uwagi na temat ubioru, co tam jeszcze... Tego, co dzisiaj jest wręcz uważane, bo wszyscy tak robią: wszyscy chodzą na plażę i to. No ale co z tego, że wszyscy, choćby wszyscy to robili się, katolikami nazywali, to nie znaczy, że to jest zgodne. I to też nie jest kwestia, jakie zachowania są dobre, jakie złe, które można jakoś naukowo udowadniać. To jest kwestia pewnego zmysłu katolickiego, wyczucia, a wyczucie wyprowadza się z kontekstu materialnych form proponowanych przez wszystkie wieki świętych. Z tradycji, w tak rozumianej. To, jakie formy naszego ubioru, zachowania życia proponowali święci jako dobre, które ganili jako złe, to nie jeden święty tam z, nie wiem, z 1720 roku, czy z 1920. Bo taki jeden to się mógł mylić, tylko trzeba przyłożyć i popatrzeć, co się przez te wieki powtarzało i było taką strukturą długiego trwania co było wypadkową tego katolickiego zmysłu. I do tego należy się zacofać i od tego budować. Innego wyjścia, innego oparcia dla, dla wiary w wymiarze praktycznym nie ma. Inne jest po prostu nieuczciwe.